wskazywany na pożarcie łódzki klub sportowy górą w starciu z ekstraklasową Krakowią. Z nami Kuba Tosik. Kuba, jak na gorąco ocenisz to spotkanie? Wydaje mi się, że w drugiej połowie graliśmy wyrównany mecz. W pierwszej może troszeczkę z dużym respektem podeszliśmy do Krakowi. No i nie wyglądało to może za dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że w drugiej połowie i dogrywka był mecz otwarty. Zarówno my mieliśmy sytuację, jak i Krakowia. I wydaje mi się, że to mogło się przychylić zarówno w naszą stronę, jak i Krakowi. Fajnie, że udało się wygrać. Mogliśmy uniknąć tych karnych, gdybym trafił to w doliczonym czasie, można powiedzieć, do grywki, ale na pewno cieszymy się z tego, bo to będzie dla nas taki dobry bodziec, żeby teraz dobrze punktować w lidze. No właśnie, czaiłeś się na tego gola, czaiłeś, ale w tym decydującym momencie udało się trafić do siatki. No tak, troszeczkę przedłużyłem emocje kibicom. Dobrze, że szczęśliwie się zakończyło, bo na pewno miałbym do siebie pretensje duże, gdybyśmy przegrali to w karnych, a tak moglibyśmy to rozstrzygnąć wcześniej, ale na pewno, mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie dobry bodziec dla nas, żeby tutaj dalej punktować w następnych meczach w lidze. No właśnie, przede wszystkim pod względem mentalnym bardzo ważne zwycięstwo, bo zagraliście w końcu na zero z tyłu na własnym stadionie, w końcu wygraliście z dużo wyżej notowanym rywalem i można powiedzieć trochę odpędziliście te demony. No tak, wiedzieliśmy, że Krakowia jest dobrą drużyną, tak, ekstraklasową, tak, więc spodziewaliśmy się tutaj trudnego przetarcia, aczkolwiek wiemy, że nam się z dobrymi drużynami lepiej gra, lepiej się gra, bo po prostu łatwiej nam jest o konstrukcję jakiejś akcji, czy nie muruje, tak jak niektóre drużyny w pierwszej lidze i po prostu no, mamy drużynę bardziej piłkarską, tak, i to się też przekłada na to, że dzisiaj fajnie wyglądało, że zakończyło się sukcesem. Można powiedzieć, że te mecze z drużynami z ekstraklasy tutaj w Pucharze Polski przy Alei Unii to taka klasyka gatunku, bo mecz z Lechem w ostatniej minucie dogrywki rozstrzygnięty. Pamiętamy w zeszłym roku awans po serii rzutów karnych ze Śląskiem, mecz z Legią, gdzie też do samego końca ważył się wynik. No i dzisiaj powtórka z jarzymiłej rozrywki. No tak, zgadza się. Tym bardziej podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, że nam z takimi drużynami ekstraklasą się dobrze gra i no i dzisiaj to potwierdziliśmy. Tak, fajnie, że udało się zakończyć to zwycięstwo. Za wami 120 minut twardej walki, dużo zdrowia, dużo wysiłku, ale chyba po takim zwycięstwie ta regeneracja będzie dużo szybsza niż w przypadku porażki. No tak, zdecydowanie, tym bardziej, że jesteśmy troszeczkę przetrzebieni kontuzjami, ale mamy szeroki skład i wszyscy walczą. Dzisiaj dużo osób dostało szansę i fajnie, że to dalej zatrybiło i dzisiaj udało nam się ten kroczek naprzód zrobić, jeśli chodzi o Puchar Polski, ale od jutra myślimy już tylko i wyłącznie o niedzielnym meczu z Sandecją. No właśnie, teraz trzeba ugruntować to, co dzisiaj tutaj żeście zrobili zwycięstwem z Sandecją w niedzielny wieczór. Tak, zgadza się. Tylko i wyłącznie 3 punkty w niedzielę. Zapraszamy zatem kibiców na to spotkanie. Kuba Tosik, raz jeszcze gratulacje. Dziękuję, zapraszam.